Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Laila Shukri. Jestem jedną z żon. Czyta Ewa Abart. Rozdział 1. Wymarzone zaręczyny. Magda wyciągnęła przed siebie rękę i pokazała Alicji wypielęgnowaną dłoń z dopiero co zrobionym delikatnym perłowym manikirem, na której lśnił złoty pierścionek z dużym bladoróżowym oczkiem otoczonym gustownymi, niewielkimi brylancikami. Piotr mi się oświadczył, oznajmiła z dumą. Gratuluję, odpowiedziała Alicja, czując przy tym niespodziewane ukłucie lekkiej zazdrości. Pięknie to zorganizował. Twarz Magdy zajaśniała blaskiem nieskończonego szczęścia. Opowiadaj. Alicja wpatrywała się w niezwykle uroczy kamień, który zdobił pierścionek zaręczynowy koleżanki. Ach, westchnienie Magdy wyrażało jej zachwyt nad przygotowaną przez narzeczonego uroczystością. Piotr zaprosił mnie do eleganckiej restauracji i poprosił, żebym się wyjątkowo ładnie ubrała. Nie domyślałaś się niczego? Nie, bo akurat przypadała 3. rocznica naszej pierwszej randki, więc sądziłam, że Piotr chce właśnie w ten sposób ją celebrować. Magda cofnęła rękę i oparła ją o blat stolika. To też byłoby miłe z jego strony. Tak, on potrafi się zdobyć na takie ładne gesty. Magda uśmiechnęła się czule. I co założyłaś? Długą, powiewną sukienkę w kwiaty. Pasowała do tej okazji, stwierdziła Alicja i znowu lekko zakłuło ją serce, bo przypomniała sobie Konrada, z którym rozstała się niecały rok temu. Piotrowi też się bardzo podobała, Magda przyznała zadowolona. I jak się to wszystko odbyło? Zamówiliśmy wykwintnego szampana i wyszukane potrawy, na stole paliły się świece, a w restauracji rozbrzmiewała romantyczna muzyka na żywo. Wymarzona sceneria. Myślę, że Piotr bardzo się postarał, żeby znaleźć odpowiednie miejsce na ten ważny dla nas wieczór. Na to wygląda. W pewnym momencie Piotr spojrzał na mnie jakoś tak szczególnie i oznajmił poważnym tonem, że chce mi coś ważnego powiedzieć. Już wtedy wiedziałaś, że ci się oświadczy? Nie, zupełnie nie. W tak wyjątkowych okolicznościach nawet ci to nie przemknęło przez głowę? Alicja nadal się dziwiła. Nie, myślałam, że chcę uczczeniem naszej rocznicy podkreślić, jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni i jak dobrze, że spotkaliśmy się w odpowiednim momencie naszego życia. Nawet jeżeli zrobiłby to tylko tak, jak mówisz, to i tak byłoby wspaniale, że potrafi to docenić. Alicja znów przypomniała sobie niezbyt przyjemne chwile z Konradem. Masz rację. Magda zgodziła się z nią. Jednak zamiast tego miałam romantyczne zaręczyny. Spojrzała z lubością na swój iskrzący pierścionek i uśmiechnęła się radośnie. Jak cię poprosił o rękę? Tradycyjnie, odpowiedziała Magda. Zapytał uroczyście, czy chciałabym zostać jego żoną. Domyślam się, że od razu się zgodziłaś. Nie tak od razu, ponieważ byłam bardzo zaskoczona. Zaśmiała się. Ale w końcu powiedziałaś tak. Oczywiście. To kiedy ślub? Tego jeszcze nie ustaliliśmy. Jak to? Na razie zamierzamy się nacieszyć naszym okresem narzeczeństwa, wyjaśniła Magda. Jesteśmy pewni, że chcemy razem spędzić życie i jak to się mówi, być razem na dobre i na złe, chociaż mam nadzieję, że tego zła będzie jak najmniej. Przerwała na chwilę. Tego wam życzę z całego serca. Wtrąciła Alicja i pomyślała, że w jej związku z Konradem właśnie zła było stanowczo za dużo. W każdym razie nie zamierzamy się tak bardzo spieszyć ze ślubem, bo wiesz, te wszystkie przygotowania są bardzo czasochłonne, a poza tym jeszcze do końca nie wiem, jak chciałabym, żeby mój ślub i wesele wyglądały. Poczynając od białej sukni, a może nie białej, tylko w kolorze écrit, Magda wzięła głęboki oddech. Zastanawiam się też, czy wolałabym fason okazały, czy może raczej skromniejszy. Ostatnio byłam na ślubie koleżanki, która miała prostą suknię, ale za to znakomicie skrojoną i pięknie się na niej układała. I wyobraź sobie, że wyglądało to szalenie elegancko, więc Magda z zaangażowaniem opowiadała o czekającym ją w bliżej nieokreślonym czasie weselu, zaś Alicja, słuchając jej półuchem, rozmyślała o tym, jak to dobrze jest znaleźć bliską sobie osobę, z którą na pewno chce się spędzić całe życie. Ona w stosunku do Konrada nigdy takiego poczucia nie miała. Konrad lubił powtarzać, że jego germańskiego pochodzenia imię, które przywędrowało do Polski w średniowieczu, jest imieniem książąt i rycerzy. Po 2 latach bardziej lub mniej udanego związku Alicja ze smutkiem przekonała się, że mężczyzna nie był ani rycerzem, ani księciem. Był zapatrzonym w siebie dupkiem, który zwykle w ogóle nie liczył się z jej uczuciami, a pod koniec ich relacji często ją krytykował i wytykał różne mniejsze lub większe błędy. Znowu źle upracowałaś mi koszulę. Szarpiąc materiał, rozpinał guziki dopiero co założonej koszuli. Uprasuj ją jeszcze raz. Zdenerwowany rzucił ją na poręcz krzesła. Teraz nie mogę. Spojrzała na zegarek. Jeżeli zaraz nie wyjdę, spóźnię się do pracy. Ja też się spóźnię, przez ciebie. Dlaczego przeze mnie? Bo nie mogę iść w pogniecionej koszuli. Przecież ci ją uprasowałam, ale niedokładnie. To załóż inną. Wzięła torebkę i skierowała się do wejścia. Poczekaj! Wrzasnął zdenerwowany. Nie wychodź, tylko uprasuj mi do cholery tę koszulę. Powiedziałam ci, żebyś założył inną. Żadna nie pasuje do tego garnituru, który dzisiaj chcę założyć. W takim razie wybierz inny garnitur, odparowała. Mam rano ważne spotkanie, na które chciałem pójść w tym nowym, eleganckim garniturze z Włoch. To robi dobre wrażenie na kontrahentach. Nie mogę do niego założyć wymiętej koszuli. Pieklił się. To sam ją sobie uprasuj, krzyknęła zirytowana i wyszła, trzaskając głośno drzwiami. Tego dnia po pracy nie wróciła do jego luksusowego apartamentu w centrum miasta, w którym od czasu do czasu razem z nim pomieszkiwała, tylko do swojej skromnej kawalerki na obrzeżach. Nie pierwszy już raz stwierdziła, że dobrze się stało, że nie uległa naciskom Konrada, który namawiał ją, żeby na stałe przeprowadziła się do niego. Nie przystała na to, bo niejednokrotnie z przykrością odnosiła wrażenie, że mężczyźnie bardziej zależy na bezpłatnej służącej niż na jej towarzystwie. Kiedy ona krzątała się, żeby wszystko w jego apartamencie lśniło i pachniało świeżością lub pichciła w kuchni jego ulubione przysmaki, on odpoczywał, rozwalony na luksusowym narożniku, oglądając telewizję lub odpisując na jakieś wiadomości, które dostawał na swój smartfon. Momentami uśmiechał się przy tym zadowolony, jak gdyby prowadził z kimś bardzo wciągającą konwersację. Natomiast gdy Alicja siadała obok niego i próbowała go zainteresować swoimi sprawami, nie wykazywał zbytniego entuzjazmu, nie mogąc oderwać oczu od ekranu telewizora lub telefonu. Czuła się wtedy bardzo rozczarowana i sfrustrowana, bo nie po to po męczącym dniu pracy w luksusowym butiku przychodziła do niego, żeby mu tylko usługiwać, nie otrzymując za to w zamian nawet dobrego słowa, ani wystarczającej dozy czułości, ponieważ Konrad nie był ani zbyt wylewny, ani romantyczny. I jeszcze kwiaty. Magda ciągnęła temat swojego ślubu i wesela. Są bardzo ważne, bo dopełniają całość i dodają niezwykłego uroku tym ważnym uroczystościom. Masz na myśli wiązanki czy wystrój sali? Zapytała Alicja, odrywając się od niemiłych wspomnień. I jedno i drugie, odpowiedziała Magda, zerkając na pierścionek zaręczynowy. Myślę, że będzie ładnie, jeśli się skomponują z tym jasno-różowym oczkiem. Dobry pomysł, zgodziła się Alicja. A co to za kamień? Morganit. Przyznam ci się, że nie słyszałam o takim kamieniu. Ja też nie, dopóki nie dostałam od Piotra tego pierścionka. Czyli nie widziałaś pierścionka wcześniej? Alicja dopytywała. Wygląda tak, jakby był zrobiony właśnie dla ciebie. To tylko świadczy o tym, jak Piotr dobrze mnie zna. Magda uśmiechnęła się szeroko. A skąd wiesz, że to morganit? od mojego narzeczonego, podkreśliła ostatnie słowo. Od razu na kolacji zaręczynowej powiedział mi, że to morganit z diamentami. Nie chciał, żebym myślała, że podarował mi jakieś bezwartościowe szkiełka. No, na takie z pewnością nie wyglądają, stwierdziła Alicja. To bardzo efektowna biżuteria. Dziękuję. Magda wysunęła dłoń nieznacznie do przodu. I jak się dowiedziałam, ten szlachetny kamień ma też szczególną moc. To znaczy? Uważa się, że morganit otwiera na miłość i wzmacnia jej wibracje. Magda tłumaczyła przyjaciółce. Jego energia pomaga pielęgnować uczucie, dobre relacje i bezgraniczne oddanie w związku. W sam raz na nową drogę życia. Tak, bo jego magiczna energia ukierunkowana jest na miłość bezwarunkową i zdrowe relacje międzyludzkie. Tego ostatniego na pewno zabrakło w moim związku z Konradem. Przeleciało przez głowę Alicji. Nie mówiąc już o bezwarunkowej miłości, a może jakiejkolwiek miłości. Sprzyjający miłości morganit pomaga otworzyć się na przyjęcie siły wyższej. Magda kontynuowała. Jako kryształ serca przyciąga bratnią duszę i pozwala pogłębić trwający związek. W takim razie nigdy nie zdejmuj pierścionka, a szczęśliwe małżeństwo masz zagwarantowane. Alicja podsumowała wywody Magdy, a ta ją zapewniła. Nie mam zamiaru go zdejmować, a wracając do kwiatów, to myślałam o wiązance ślubnej z różowych lilii. Bardzo elegancka. Alicja wyraziła swoje zdanie i pasuje do pierścionka. Widziałam bukiet, w którym były połączone lilie z różami, ale wydawał mi się już zbyt przeładowany. Zostałabym więc tylko przy liliach. Też tak uważam. Oglądałam również wzory sukien ślubnych, ale jest ich tak dużo, że jak wcześniej wspominałam, zupełnie nie wiem, na którą mogłabym się zdecydować. Podniosła ze stolika swój telefon. Przejrzysz ze mną najciekawsze fasony? Poprosiła. Jasne, że tak. Może ty będziesz w stanie mi coś doradzić? Spróbuję. Alicja pochyliła się nad ekranem telefonu koleżanki. Po 2 godzinach opuściły kawiarnię, w której zaczęło pojawiać się coraz więcej gości. Było sobotnie popołudnie, więc Magda udała się na spotkanie z narzeczonym, zaś Alicja postanowiła przespacerować się ulicami miasta. Nie chciała od razu wracać do pustego mieszkania, w którym coraz bardziej ciążyła jej samotność. Szła przed siebie i wydawało jej się, że po drodze mija mnóstwo zadowolonych z życia par. Robili razem zakupy, rozmawiali lub zwyczajnie podążali razem do jednego, tylko im znanego w tym momencie celu. Zwyczajnie niezwyczajne wspólne życie. Później Alicja wróciła metrem do swojego małego mieszkanka, robiąc po drodze niewielkie sprawunki w osiedlowym sklepiku. Rozpakowała artykuły spożywcze, chowając niektóre z nich do lodówki. Zaparzyła świeżą herbatę, usiadła na kanapie i przykryła się miękkim pledem. Wzięła ze stolika książkę, otworzyła na zaznaczonej zakładką stronie i zaczęła czytać. A raczej wodziła wzrokiem po kolejnych linijkach, bo tak naprawdę nie bardzo rozumiała widniejący przed jej oczami tekst. W ogóle nie mogła się skupić. Nie wiedzieć czemu ciągle powracał do niej obraz pięknego pierścionka z morganitem i brylantami oraz zdjęcia różnych fasonów sukien ślubnych. W końcu odłożyła książkę, podniosła kubek z herbatą i popijając ją wolnymi łyczkami, dumała nad zaręczynami koleżanki. Zazdrościła Magdzie. Nie tyle czekających ją wystawnych uroczystości, co tego wewnętrznego przekonania, że spotkała na swojej drodze mężczyznę, z którym chce spędzić resztę życia, na dobre i na złe, jak to sama określiła. Taka pewność musi dawać niesamowity komfort psychiczny, myślała. Wiesz, że nawet w najtrudniejszych momentach ktoś bliski będzie przy tobie. Wierzysz, że z tą osobą zbudujesz coś fajnego, co wzbogaci wasze życie i sprawi, że każdy dzień będzie jaśniejszy i pełniejszy. Z Konradem nie miała takiej pewności, więc w końcu zdecydowała się na rozstanie. Wieczór, w którym mu o tym powiedziała, był jednym z najbardziej traumatycznych momentów jej niespełna 30-letniego życia. Przedtem nie spała całą noc, ponieważ ciągle rozważała, czy dokonuje słusznego wyboru. Konrad był przystojnym, kilka lat od niej starszym mężczyzną, który pracował na stanowisku menadżerskim w dużej firmie. Poznała go, gdy przyszedł do ekskluzywnego butiku, w którym pracowała, żeby kupić nową koszulę i pasujący do niej krawat. Obsługiwała go tak samo jak każdego innego klienta, jednak on zwrócił uwagę na jej cierpliwość, wyczucie smaku i piękny uśmiech, jak wyznał jej na pierwszej kawie, na którą ją zaprosił. Był wtedy wobec niej obłędnie szarmancki, ale z perspektywy czasu stwierdziła, że już wtedy powinna dostrzec bijący od niego chłód, który mógłby zapalić u niej czerwoną, ostrzegawczą lampkę. Nie sprawiał wrażenia mężczyzny, który nagle stracił głowę dla fascynującej go kobiety, ale raczej kogoś, kto znalazł odpowiednio ładną, zgrabną i atrakcyjną blondynkę, świetnie pasującą do jego nieskazitelnego wizerunku, odnoszącego sukcesy biznesmena. Tak jak jedwabny krawat z gustownym wzorkiem, który mu dobrała do jego luksusowej koszuli. Myślę, że za bardzo się różnimy w oczekiwaniach w stosunku do tego, jak powinien wyglądać nasz związek, żebyśmy nadal mogli go kontynuować. Ze ściśniętym gardłem wykrztusiła z trudem przygotowaną podczas bezsennej nocy formułkę, która miała zakończyć ich relację. Konrad chyba zupełnie nie zrozumiał, co chciała mu przekazać, a może w ogóle jej nie słuchał, bo jego odpowiedź była całkiem nieadekwatna do tego, co mu oznajmiła. Jutro wyjeżdżam służbowo na parę dni, uprasuj mi te koszule, które przygotowałem i spakuj mi je razem ze wszystkimi innymi niezbędnymi rzeczami. Poczuła się tak, jakby dostała obuchem w głowę. Mimo że poprosiła go o szczególną uwagę, zanim powiedziała mu o zamiarze rozstania, jego zachowanie dobitnie udowadniało, jak bardzo żyje tylko we własnym świecie i zupełnie nie liczy się z tym, co ona ma do powiedzenia. Czy ty słyszysz, co do ciebie mówię? Uniosła się. To koniec. Nie chcę takiego związku. Jego zdziwienie było jeszcze większe niż jej na jego nieodpowiednią pierwszą odpowiedź. Milczał przez długi czas z ponurą miną, a potem powiedział twardo: jeśli teraz wyjdziesz, już nie masz tu powrotu. Spojrzała na niego z wyrzutem, bo gdzieś, bardzo głęboko, tliła się w niej nadzieja, że jednak coś do niego dotrze. I chociaż zapyta o powód jej niespodziewanej decyzji. Będzie chciał wiedzieć, co według niej jest nie tak i czy są jakieś szanse, żeby to zmienić. Przecież nie zawsze rozczarowanie jednej strony w związku wynika ze złej woli tej drugiej. Czasem jest też skutkiem zwyczajnego niezrozumienia, co można wyjaśnić w trakcie szczerej i pełnej empatii rozmowy. Jednak jemu w tym momencie zależało wyłącznie na tym, żeby ona została tu i teraz, na dotychczasowych jego zasadach. A może nawet zależało mu na zaledwie tych kilku wyprasowanych i poukładanych równiutko w walizce pieprzonych markowych koszulach, których akurat pilnie potrzebował na swój służbowy wyjazd. Połykając łzy, zaczęła zbierać swoje nieliczne rzeczy, które znajdowały się w jego apartamencie. Zaskoczyło go to, ale po chwili z zaciętym wyrazem twarzy sięgnął po telefon i zaczął przesuwać palcem po ekranie, jakby chciał jej dać do zrozumienia, że w kolejce już czekają następne chętne, które są gotowe od razu wskoczyć na jej miejsce. Alicja wrzuciła swoje rzeczy do 2 reklamówek, które kiedyś poukładała równo w jednej z kuchennych szuflad i skierowała się w stronę drzwi. Pamiętaj, że jeśli teraz wyjdziesz, już nie masz tu powrotu, przypomniał jej ze złością. Nawet bez tych ostatnich, raniących słów nie miała zamiaru do niego wracać. Jego beznadziejna postawa w tym krytycznym momencie Dała jej w aż do bólu dosłowny sposób do zrozumienia, że przez te 2 lata była dla niego tylko bezpłatną praczką, kucharką, sprzątaczką i dziwką, spełniającą jego wygórowane wymagania i potrzeby. Bo nawet w seksie myślał tylko o sobie i dla niej zbliżenia z nim nie były szczytem erotycznych doznań. On jednak zupełnie tego nie dostrzegał i już po wszystkim leżał z tak zadowoloną i pewną siebie miną, jakby wykazał się niezwykłą wrażliwością i sprawnością idealnego kochanka. Nie wykazał się. Nigdy. Chociaż z natury była oszczędna, to gdy opuściła jego apartament bez możliwości powrotu, od razu zadzwoniła po taksówkę. Obawiała się, że w pełnym ludzi metrze może się nagle rozkleić z nadmiaru przykrych emocji, a do tego nie chciała dopuścić. Przyjazd taksówki się opóźniał, co jeszcze bardziej ją denerwowało, bo chciała jak najszybciej oddalić się od jego apartamentowca. Żałowała, że nie przeszła kilka ulic dalej i dopiero stamtąd nie zamówiła transportu do domu. Czuła się niezręcznie, kiedy tak sama tkwiła wprost pod jego oknami. Wreszcie samochód podjechał, a ona pospiesznie do niego wsiadła, już drugi raz w krótkim czasie zatrzaskując za sobą drzwi. Podczas jazdy starała się panować nad targającymi nią uczuciami smutku, boleści i rozżalenia. Było jej niezmiernie przykro, że Konrad nie zrobił żadnego kroku, żeby nie doszło do rozstania. Tak jakby te 2 lata, które ze sobą spędzili, zupełnie nic dla niego nie znaczyły. Może rzeczywiście tak było. Próbowała powstrzymać cisnące się do oczu łzy, a jazda bardzo jej się dłużyła. Zazwyczaj pokonywała ten dystans metrem, co zabierało dużo mniej czasu, więc teraz jak na szpilkach czekała na to, kiedy wreszcie dojedzie do domu, gdzie będzie mogła bez skrępowania dać upust emocjom. Po dotarciu na miejsce zapłaciła za kurs i szybko wysiadła z taksówki. Zapomniała pani swoich toreb, zauważył kierowca. A tak, dziękuję. Wzięła leżące na siedzeniu reklamówki, które teraz ciążyły jej całym balastem 2 lat nieudanego związku. W domu rzuciła torby na podłogę w przedpokoju, a później nawet nie zdejmując butów, pobiegła do pokoju i padła na kanapę, wybuchając niepohamowanym płaczem. Mieszały się w niej uczucia złości, że tak długo tkwiła w związku, w którym nie do końca czuła się komfortowo, rozgoryczenia, że Konrad na koniec potraktował ją tak obcesowo i żalu, że coś, co było ważną częścią jej życia, jednak się skończyło. Musiała się wypłakać, żeby je choć w części z siebie wyrzucić. Głośny płacz nie pomógł jej jednak. Nadal nie miała siły się rozebrać, umyć, rozłożyć kanapy i pójść normalnie spać. Ponieważ następnego dnia musiała iść do pracy, a była już po jednej nieprzespanej nocy, więc wstała i wzięła środki nasenne, które miały jej pomóc w pogrążeniu się w stan niebytu, uwalniającego od dręczącego ją cierpienia. Wróciła na kanapę i położyła się na niej w ubraniu. Zdobyła się tylko na zdjęcie butów. Obudziła się o świcie, obolała od niewygodnej pozycji na nierozłożonej kanapie i rozbita psychicznie przez ostatnią rozmowę z Konradem. Nie miała jednak wyboru, musiała wziąć się w garść. Podniosła się i poszła do łazienki. Wykąpała się i przygotowała do wyjścia do pracy. Magda jeszcze wtedy razem z nią pracowała w butiku, chociaż była już na 3-miesięcznym wypowiedzeniu. Od razu się zorientowała, że Alicja nie najlepiej się czuje. Co się stało? Zapytała, gdy przygotowywały salon z ekskluzywnymi ubraniami do otwarcia. Rozstałam się z Konradem. Zabrzmiało to dosyć żałośnie. Rzucił cię? Magda spojrzała na nią ze współczuciem. Nie, odpowiedziała niepewnie, bo może w jakimś sensie właśnie tak było. Przecież on o nią w ogóle nie walczył. Pokłóciliście się? Nie, rozstaliśmy się. Ty go zostawiłaś? Tak. Nawet dla niej samej dziwnie to zabrzmiało. No proszę. Magda powiedziała zdumiona. Myślałam, że już nigdy się na to nie zdobędziesz. A powinnam? Mówiąc szczerze, on od początku nie bardzo mi się podobał. Nigdy mi o tym nie wspominałaś. Tobie miał się podobać, a nie mnie. A co ci się w nim nie podobało? Chyba najbardziej... Magda zamyśliła się, a Alicja pomyślała, że koleżanka musiała widzieć w nim wiele złych cech, jeżeli zaczęła w ten sposób. Jego arogancja, stwierdziła po chwili. Pamiętasz tę naszą wspólną kolację we czwórkę? Tak, oczywiście. Nie było to za bardzo udane spotkanie, bo Konrad z Piotrem nie mieli wspólnych tematów, więc atmosfera była dość napięta. To było ich pierwsze i ostatnie wyjście do restauracji w tym gronie. Konrad ciągle podkreślał, że zajmuje wyższe stanowisko i zarabia więcej niż Piotr, przypomniała Magda. Niby taki wymuskany, wyelegantowany, a zachowywał się jak gbur. Niestety tak było. Alicja musiała przyznać jej rację. Także nie masz czego żałować, pocieszyła ją Magda. Nie żałuję, ale sama wiesz. Westchnęła głęboko. Przecież nie zawsze było tak źle. Minie trochę czasu i o nim zapomnisz. Magda przyjaźnie pogładziła ją po ramieniu. I jeszcze będziesz się cieszyła, że się od niego uwolniłaś. Rzeczywiście. Z biegiem czasu Alicja coraz rzadziej wracała do wspólnych chwil z Konradem, aż w końcu prawie zupełnie o nim nie myślała. Aż do tego dnia, kiedy koleżanka z wielką radością poinformowała ją o swoich zaręczynach. Po powrocie do domu, nie mogąc się skoncentrować na książce, znowu zaczęła analizować skomplikowane relacje damsko-męskie. Dopiero teraz zrozumiała, dlaczego Magda zrezygnowała z pracy w butiku. Stało się to parę miesięcy po ich wspólnej kolacji z partnerami. Piotr załatwił mi pracę u siebie w firmie, powiedziała znienacka pewnego dnia. Chcesz stąd odejść? Alicja się zdziwiła. Przecież całkiem nieźle zarabiamy. Ale prawie cały czas na nogach, pracę kończymy przed wieczorem, ciągle trzeba się uśmiechać do klientów, a sama wiesz, że z nimi różnie bywa. Wyliczała minusy zatrudnienia w sklepie. Nawet jeżeli był bardzo luksusowy. Potrafią zrobić awanturę o byle co. A co będziesz robiła w firmie, w której pracuje Piotr? Jakieś biurowe prace, odpowiedziała Magda. Piotr zapewnia, że dam sobie radę. Nie boisz się takiej zmiany? Nie. Piotr będzie mnie wspierał, a poza tym jest tam starsza pracownica, która mnie we wszystko wdroży. A może będzie kopać pod tobą dołki, bojąc się, że ją wygryziesz ze stanowiska? Ostrzegła ją Alicja. Nie ma takiej opcji. Magda się zaśmiała. Ona i tak ma iść niedługo na emeryturę, więc szef nawet się ucieszył, gdy Piotr podsunął mu moją kandydaturę. Tłumaczyła. Stwierdził, że i tak miał szukać kogoś na jej miejsce. A teraz trudno o dobrego młodego pracownika. A naszej szefowej już o tym mówiłaś? Właśnie dzisiaj mam zamiar złożyć oficjalne wypowiedzenie. Przypominając sobie tę sytuację, Alicja pomyślała, że Piotr namówił Magdę na zmianę pracy, bo po rozmowie z Konradem obawiał się, że pewnego dnia w butiku pojawi się bogaty, przystojny klient, który zawróci jego ukochanej w głowie. A jeżeli Magda będzie pracować razem z nim, to nie tylko wykluczy taką możliwość, ale będzie mógł mieć ją ciągle na oku. Tak to sobie wszystko sprytnie obmyślił. A teraz te zaręczyny udowadniały, że Piotr od samego początku myślał o Magdzie poważnie. W takim razie te 3 lata, po których zdecydował się jej oświadczyć, wydawały się dosyć długim okresem. Może chciał się przekonać, czy na pewno będzie odpowiednią kandydatką na żonę. Rozmyślała. On w ogóle jest jakiś taki... Alicji zabrakło słowa na określenie partnera. Nie już narzeczonego koleżanki, ale chodziło o to, że Piotr nie był dla niej w ogóle interesujący jako mężczyzna. Szary, podjęła w myślach przerwany wątek. Dla mnie nie ma w sobie nic pociągającego, a niektóre jego zachowania są irytujące. jak na przykład to bezsensowne, ciągłe wygładzanie powierzchni kostki masła. Kiedyś Magda, tuż po jej rozstaniu z Konradem, zaprosiła ją do siebie do domu na kolację. Na stole pojawił się półmisek z dobrymi serami i wędlinami, pieczywo, masło, pokrojone pomidory i ogórki oraz butelka czerwonego wina. Jadły, piły i rozmawiały, gdy w pewnym momencie rozległ się dźwięk dzwonka. To pewnie Piotr, koleżanka się podniosła. Dzisiaj ma u mnie nocować. Poszła otworzyć drzwi, a po paru minutach mężczyzna już siedział z nimi przy stole, do którego zaprosiła go Magda. I wtedy Alicja zauważyła, że po posmarowaniu kromki chleba masłem Piotr wyrównuje nożem krawędzie pozostałej kostki, tak aby przywrócić jej regularny kształt. To było dla niej dosyć dziwne, ale Magda w ogóle nie zwracała na to uwagi. Z tego wynikało, że to był jego normalny nawyk, który koleżanka zaakceptowała i się do niego przyzwyczaiła. To tobie ma się podobać, a nie mnie. W głowie Alicji zabrzmiały słowa koleżanki, która od początku miała wątpliwości co do osoby Konrada. Teraz ona to samo mogła powiedzieć Magdzie o Piotrze, który zupełnie nie był w jej typie. Ale koleżanka była z nim szczęśliwa i to było najważniejsze. Przecież każdy ma inne oczekiwania i potrzeby w stosunku do małżeństwa lub związku. Jeżeli dwoje ludzi się w nim odnajduje, a Magda była taka bezgranicznie szczęśliwa, kiedy opowiadała o zaręczynach i ślubie, na dobre i na złe. I co złego jest w stojącym na stole idealnym prostopadłościanie z masła? Alicja po raz pierwszy od rozstania z Konradem pomyślała, że może podjęła tę decyzję zbyt pochopnie. Denerwowało ją, że będąc u niego wszystko robiła sama w domu, ale czy tak nie jest w większości rodzin? Mężczyźni rzadko włączają się w prace domowe, a nawet jeśli, to w niewielkim zakresie. Magda też sama krzątała się wokół stołu, kiedy gościła u niej na kolacji, a przecież Piotra można było traktować jak domownika, bo z tego co słyszała, często nocował u Magdy. Sam mieszkał z rodzicami, bo zamiast płacić za wynajem, wolał zbierać pieniądze na wkład na swoje przyszłe lokum. A co by było, gdybym jednak została z Konradem? Alicja zadała sobie trudne pytanie. Czy to miało jakąś przyszłość? Zastanowiła się, przypominając sobie wszystkie swoje momenty, nawet te najbardziej intymne, kiedy nie czuła się dobrze w jego obecności. Nie, i tak by nic z tego nie wyszło. Po głębokim namyśle doszła do ostatecznego wniosku. Nawet jeżeli nie wszystko jest idealnie, potrzeba woli dwóch stron, żeby chociaż wspólnie starać się, aby do tego dążyć. A on nigdy tego nie robił, więc to była słuszna decyzja. W tym przypadku lepiej wcześniej niż później lub wcale. Przytłoczona napływem myśli, zapragnęła z kimś porozmawiać, więc sięgnęła po telefon i zadzwoniła do Sylwii, koleżanki, z którą kiedyś razem z Magdą pracowały w tym samym butiku. Później Sylwia została przeniesiona do innej filii sieci tych ekskluzywnych sklepów, ale koleżanki nadal utrzymywały ze sobą stały kontakt. Halo? Cześć, tu Alicja. Cześć. Co u ciebie słychać? Nic ciekawego. Sylwia odpowiedziała zmęczonym głosem. Praca, praca i praca. To tak jak u mnie. U nas ten ostatni tydzień był naprawdę ciężki. Poskarżyła się. Jedna z dziewczyn poszła na zwolnienie i wszystko trzeba było za nią robić. Nawet sprzątnąć sklep, co zazwyczaj nie należy do moich obowiązków. Oj, no to mi ciebie żal. Nóg już nie czuję, wyznała. Z niecierpliwością czekam na ten długi weekend. Chyba każdy czeka. A ty? Co robisz w te kilka wolnych dni? Sylwia chciała wiedzieć. Jedziesz do rodziców? Nie, chyba nie. Alicja miała dość tego, że podczas każdej wizyty rodzice natarczywie pytali, czy kogoś poznała i kiedy wreszcie ułoży sobie życie. Jakby sam fakt, że pracowała i sama się utrzymywała, nie wystarczał do uporządkowania życia singielki. To może razem coś porobimy, Sylwia zaproponowała. Chętnie, Alicja zgodziła się, bo perspektywa długiego weekendu, który spędzi samotnie, nie bardzo jej się uśmiechała. Co proponujesz? Nie wiem, zastanowiła się. Pójdziemy na jakiś fajny film? A może gdzieś wyjedziemy? Podsunęła Sylwia. Masz na myśli jakieś konkretne miejsce? Nie, ale mogą być góry albo morze. To góry czy morze? Alicja się zaśmiała. Bo to jednak jest różnica. Przejrzymy oferty i zobaczymy, gdzie jest taniej i ciekawiej. Tylko musimy się spieszyć, bo długi weekend już wkrótce, więc pewnie hotele i pensjonaty będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Masz rację, przyznała Sylwia. A co jutro robisz? Nie mam jeszcze żadnych konkretnych planów. Więc wpadnij do mnie i razem poszperamy w necie. A nie chcesz sama odpocząć? Zapytała Alicja. Mówiłaś, że miałaś ciężki tydzień. To prawda, ale perspektywa jakiegoś wyjazdu od razu poprawiła mi humor, stwierdziła. Muszę chociaż na chwilę zmienić otoczenie, bo u nas w pracy przez ten nawał nakładanych na nas obowiązków atmosfera jest dosyć ciężka. Męczy mnie już codzienny kierat. Praca, dom i tak w kółko. Alicja pomyślała, że w jej życiu jest dokładnie tak samo. Jak tak ciebie słucham, to myślę, że mnie wyjazd też by dobrze zrobił. Ostatnio dużo myślałam. Przerwała, bo przypomniała sobie wiadomość, którą chciała podzielić się z Sylwią. Wiesz, że Magda się zaręczyła? I dopiero teraz mi o tym mówisz? Tak się jakoś zagadałyśmy. Podejrzewam, że z Piotrem. Oczywiście, a z kim by innym? W sumie to było do przewidzenia. Niby tak, ale gdy mi dzisiaj o tym powiedziała, przed jej oczami stanął piękny, iskrzący pierścionek z morganitem i brylantami. Piotr nie jest typem faceta, z którym ja bym się związała, ale oni do siebie pasują. Sylwia wyraziła swoją opinię. Kiedy są razem, widać, że nadają na tych samych falach. Albo się do siebie dostrajają. Alicja przypomniała sobie idealnie wygładzoną ze wszystkich stron kostkę masła. Chyba na tym polega dobry związek. Też tak sądzę. Kiedy ślub? Magda jeszcze nie wie, ale z tego, co zrozumiałam, to nie tak szybko. Znając Piotra, sądzę, że będzie chciał, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tak, kolację zaręczynową też potrafił świetnie zorganizować. A więc będę miała następną koleżankę mężatkę. Sylwia powiedziała nostalgicznym tonem. Ostatnio coraz więcej dziewczyn z mojego otoczenia wychodzi za mąż. Ciekawe, ile z nich naprawdę tego chce, a ile ulega presji rodziny czy środowiska. I to jest dobre pytanie, zaśmiała się głośno. Nagle na linii rozległ się jakiś sygnał. Przepraszam cię, ale muszę kończyć, bo ktoś próbuje się do mnie dodzwonić, powiedziała Sylwia. Odezwę się jeszcze dzisiaj i umówimy się na jutro. Jasne, nie ma sprawy. To do usłyszenia, do widzenia. Alicja odłożyła telefon i zrobiła sobie następną herbatę. Potem wyjęła laptop, usiadła z nim przy stole i zaczęła przeglądać oferty na długi weekend. Ceny nie były niskie, ale ponieważ miała trochę oszczędności, mogła sobie pozwolić na taki wypad. Sylwia miała rację. Przecież nie można żyć tylko pracą i obowiązkami. Na ekranie pojawiły się pokoje, apartamenty, a nawet całe domy do wynajęcia, z których większość była już zarezerwowana. No tak, to przecież długi weekend, więc dużo ludzi chce gdzieś wyjechać. Przypomniała sobie pokazywane w mediach przy okazji wolnych dni kolejki i tłumy w popularnych miejscowościach i na górskich szlakach. Może lepiej wybrać jakieś mniejsze nadmorskie miasto? Zastanawiała się. Najbardziej podobały jej się apartamenty z widokiem na morze. Budzić się rano i widzieć za oknem falującą niebieską wodę. Rozmarzyła się. Ostatni raz była nad morzem z rodzicami jako mała dziewczynka. Do tej pory pamiętała szum fal i zbieranie muszelek na plaży, a później budowanie zamków z piasku z licznymi wieżyczkami i otoczonych fosą, do której przynosiła w wiaderku wodę. Poczuła powiew morskiej bryzy i smak lodów, które w jej wspomnieniach były dużo lepsze niż w jej rodzinnym miasteczku. Oglądała różne propozycje, mając nadzieję, że znajdzie chociaż jakiś pokój z widokiem na morze w rozsądnej cenie. Niestety o to było najtrudniej. Chyba będzie musiała zadowolić się jakąś kwaterą położoną dalej od plaży. Zadźwięczał jej telefon, więc szybko odebrała, bo była pewna, że to dzwoni Sylwia. Właśnie oglądam te oferty i... Dzień dobry, córciu. Przerwał jej głos mamy. O, mama. Zdziwiła się. Dzień dobry. A ty myślałaś, że kto? Nikt. Poznałaś kogoś? Mamo, nie zaczynaj. Zirytowała się. Koleżanka miała dzwonić. Tak, koleżanka. Mama powiedziała z niedowierzaniem. Co tam u was? Zmieniła temat. A co ma być? Po staremu. Jak tata się czuje? Jak to tata? Mama westchnęła. Zrzędliwy się zrobił na starość. A ty jak się czujesz? Raz lepiej, raz gorzej. Mama zakasłała. Przeziębiona jesteś? Nie, to bardziej alergiczne w tym okresie. Bierzesz jakieś leki? Tak, lekarz mi przepisał. To dobrze. A co u ciebie? W porządku, tylko mam dużo pracy. Przyjedziesz do domu na długi weekend, to sobie odpoczniesz. Nie, mamo. Alicja zastanowiła się, jak delikatnie powiedzieć, że tym razem ich nie odwiedzi. Przepraszam, ale już umówiłam się z kimś na inny wypad, więc do was nie podjadę. Jeżeli poznałaś jakiegoś mężczyznę, możesz przecież z nim do nas przyjechać. Ożywiła się. Chętnie go poznamy. Oj, mamo, a ty ciągle to samo. Alicja się żachnęła. Z koleżanką jadę. Gdzie? Nad morze. Nie chciała mówić, że jeszcze nie zdecydowały ostatecznie, dokąd się wybiorą. Po co tyle pieniędzy wydawać? Gderała mama. Zabierz koleżankę i przyjedź do nas, Alusiu. Alicja nie lubiła tego zdrobnienia, którym mama od dzieciństwa się do niej zwracała. Dziękuję, mamo, ale już mamy rezerwację. Skłamała, żeby nie ciągnąć dłużej tego tematu. Poznałabyś lepiej kogoś. Ustatkowała się, a nie tak. Latasz, nie wiadomo z kim i gdzie. Mama nie przestawała utyskiwać. Wiadomo, Alicja się zdenerwowała. Jadę z koleżanką nad morze. Alusiu, nie unoś się. Przecież ja tak dla twojego dobra. Wiem, mamo, wiem. Przepraszam. Starała się opanować. Muszę już kończyć. Ucałuj tatę ode mnie. Ucałuję, a jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz do nas przyjechać, nawet z koleżanką. Dziękuję, mamo. Do widzenia. Do zobaczenia, córciu. Alicja z ulgą położyła aparat na stole. Czy za każdym razem, kiedy rozmawiają, mama musi wracać do tego tematu? Przecież gdyby coś się zmieniło w jej życiu, w którymś momencie sama by jej o tym powiedziała, a mama ciągle powtarza to samo, nie wiadomo po co. Znowu odezwał się telefon. Halo! Odebrała rozdrażniona. A coś ty taka zła? Zapytała Sylwia. Moja matka dzwoniła i mnie wkurzyła. Dlaczego? Ciągle ta sama gadka. Powinnaś kogoś poznać, ustatkować się, przedrzeźniała głos mamy. I tak w kółko to samo. Pożaliła się. Nie przejmuj się. Kiedyś też przez to przechodziłam. Sylwia ją pocieszała. Kiedyś? A teraz mama już cię nie nagabuje? Na szczęście nie. Jak to zrobiłaś? Powiedziałam jej, że jeżeli będzie mnie tak ciągle męczyć, już nigdy do niej nie pojadę. Dosyć ostro. Co mogłam innego zrobić? Też miałam serdecznie dość, dokładnie tak jak ty teraz. No a to w końcu jest moje życie. Masz zupełną rację. Może kiedyś również zdobędę się na stanowczość. Myślę, że nie będziesz miała wyboru. Alicja nie chciała w tym momencie myśleć o następnej konfliktowej rozmowie z mamą. A zapomnijmy o tym i porozmawiajmy o naszej podróży. Jeżeli nie miałabyś nic przeciwko temu, wolałabym jechać nad morze. Nie ma sprawy. Sylwia się zgodziła. Przeglądałam oferty, ale nie znalazłam nic takiego, na co od razu można by się było zdecydować. Spotkamy się jutro i czegoś razem poszukamy. O której mam do ciebie przyjść? Jeśli możesz, to po południu, bo chcę się wyspać, a później muszę ogarnąć trochę mieszkanie. O 3:00 będzie dobrze? Coś piknęło na linii. Przepraszam cię na chwilę. Dostałam jakąś wiadomość. Sprawdzę, co to... Już do ciebie wracam. Dobrze. Upłynęło parę chwil, zanim Sylwia znowu się odezwała. Jakie piękne zdjęcia! Powiedziała z zachwytem. Dostałaś jakieś zdjęcia? Sandra mi wysłała. Sandra? To imię nic Alicji nie mówiło. Koleżanka z mojego butiku, Sylwia jej wyjaśniła. To znaczy kiedyś razem pracowałyśmy, ale od jakiegoś czasu ona mieszka w Dubaju. Jak tam trafiła? Pojechała pracować jako hostessa na międzynarodowe targi mody i tak jej się spodobało, że już została. Super, że miała taką możliwość. To ona do mnie dzwoniła, gdy przerwałam z tobą rozmowę. Obiecała, że wyśle mi jakieś fotki i właśnie to zrobiła. Tłumaczyła Sylwia. Jutro ci je pokażę, są naprawdę świetne. Chętnie je obejrzę. Czyli jutro u ciebie o 3:00? Tak, będę czekała. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Alicji Dubaj kojarzył się z kolorowymi zdjęciami zamieszczanymi na plotkarskich portalach przez celebrytki, które czasem robiły zakupy w luksusowym butiku, gdzie pracowała. Z ciekawości poszperała w internecie. Dubaj. Miasto z pnącymi się ku niebu wysokościowcami, wyglądającymi w blasku zachodzącego słońca, jakby były zrobione z czystego złota. Strzelisty i lśniący w magicznym blasku Dubaj. Alicji wydał się miastem z bajki. Rozdział 2. Kuszący Dubaj. Spektakularne budowle Złotego Miasta, jak nazwany był Dubaj, zrobiły wielkie wrażenie na Alicji. W nocy śniło jej się, że ubrana w długą, powiewną suknię z wiankiem białych kwiatów na głowie, fruwa jak czarodziejka wśród strzelających ku błękitnemu niebu złocistych wieżowców, a później kilkoma ruchami przezroczystych jak mgiełka skrzydeł przenosi się nad niebieskie wody Zatoki Perskiej. Tam podziwia wyjątkową, sztucznie usypaną wyspę Palma Dżamira w kształcie palmy daktylowej i zbudowany na niej baśniowy hotel Atlantis de Paon. Sen niósł w sobie dużą dozę radości, płynności i lekkości, które sprawiły, że Alicja jeszcze po obudzeniu się długo nie otwierała oczu, aby nadal pozostać w tej niezwykłej krainie szczęśliwości. Jednak w końcu musiała wstać i wrócić do rzeczywistości. Zrobiła sobie lekkie śniadanie, a następnie zabrała się za porządki w domu. Niedziela była jedynym dniem, w którym mogła nadrobić zaległości z całego tygodnia w praniu, prasowaniu i doprowadzeniu każdego kąta do lśniącej czystości. Zajęło jej to parę godzin, zanim uporała się ze wszystkim i po przyrządzeniu sobie mocnej kawy zmęczona usiadła na kanapie. Oglądane zdjęcia z Dubaju tylko wzmocniły u niej chęć wyjazdu nad morze, chociaż polskie wody były o wiele ciemniejsze i z pewnością zimniejsze niż fale Zatoki Perskiej. Mimo to chciała usłyszeć ich szum i pospacerować długą, piaszczystą plażą. Czuła, że byłoby to przyjemne oderwanie się od codziennej rutyny, które z pewnością pozwoliłoby jej się zrelaksować i nabrać sił do dalszego, nie zawsze łatwego życia. Wzięła laptop i zaczęła szukać ofert nadmorskich apartamentów, ale po kilku minutach wróciła do fotografii Dubaju, które oglądała poprzedniego wieczoru. Przecież i tak teraz nic nie wybiorę, bo ostateczną decyzję muszę podjąć razem z Sylwią, pomyślała. Patrzyła więc zafascynowana na kolejne fotografie imponujących budowli Złotego Miasta, nie mogąc oderwać oczu od ekranu laptopa. Smukły i lśniący w słońcu najwyższy wieżowiec świata, Burj Khalifa. Super nowoczesne wysokościowce, wyrosłe w ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej Dubai Marina. Jeden z najbardziej luksusowych hoteli, Burj al-Arab, którego kształt przypomina żagiel tradycyjnych łodzi arabskich. Największa na świecie rama do obrazu, którą tworzyły dwie transparentne, szklane wieże wysokości 150 metrów i łączący je na wysokości prawie 100 metrów most, z którego można było podziwiać panoramę z jednej strony nowoczesnego, a z drugiej starego Dubaju. Otwarte niedawno Muzeum Przyszłości, którego futurystyczna, sprawiająca wrażenie wiszącej w powietrzu owalna forma otaczała pierścieniem pustkę symbolizującą nieznaną jeszcze ludzkości wiedzę, a innowacyjny design i dynamika reprezentowały wizję przyszłości rządu Dubaju oraz permanentną energię tego miasta. Okna budowli układały się w wersy poezji emira Dubaju, szejka Muhammada ibn Rashida al-Maktuma, napisane przepiękną kaligrafią arabską. Muzeum Przyszłości uznane zostało za cud architektoniczny, a sam emir nazwał je najpiękniejszym budynkiem na świecie. Alicja natknęła się też na zdjęcie małej rybackiej wioski z lat 50. XX wieku, na którym widać było proste i niskie domostwa, skupione na terenie dzisiejszego Dubaju. Jej podziw dla tego niesamowitego miasta oraz wizjonerów, którym udało się na pustyni zbudować jedyną w swoim rodzaju zapierającą dech w piersiach metropolię, która co roku przyciągała miliony turystów z całego świata, i jeszcze wzrósł. Najbardziej zaimponowało jej to, że potrafili z powodzeniem zrealizować zupełnie nieprawdopodobne projekty, takie jak zbudowanie stoku narciarskiego w kraju, gdzie prawie nigdy nie pada śnieg, a temperatura może dochodzić do 50 stopni Celsjusza, albo założenie największego na świecie naturalnego ogrodu kwiatowego Dubai Miracle Garden z ponad 50 milionami kolorowych kwiatów i 250 milionami różnorodnych roślin, w tym pustynnym, suchym klimacie. Pomyślała, że do tego potrzeba nieposkromionej fantazji, umiejętności przełamywania schematów myślowych, patrzenia w przyszłość bez żadnych ograniczeń i ogromnej odwagi. Fascynujące obrazy z Dubaju i ciekawostki o nim, które wyszperała w internecie, poprawiły jej humor, więc przed wyjściem do Sylwii starannie zrobiła makijaż i założyła nową sukienkę, żeby ładnie wyglądać. Poczuła się jeszcze lepiej. Warto dbać o siebie nawet tylko dla własnego dobrego samopoczucia, stwierdziła, przeglądając się w lustrze. Metrem udała się do dzielnicy, w której mieszkała koleżanka. Cześć! Sylwia przywitała ją, otwierając drzwi na oścież. Co się tak odstawiłaś? Cześć. Alicja weszła do środka. To tylko nowa sukienka. A ja tak po domowemu? Sylwia miała na sobie spodnie od dresu i luźny t-shirt. Teraz aż mi głupio, że nie przebrałam się na twoje przyjście. No coś ty. Alicja uśmiechnęła się do niej. Nawet nie waż się tym przejmować. Ty we wszystkim świetnie wyglądasz. Sylwia była atrakcyjną kobietą o nienagannej figurze, a jej atutem były długie, ciemne włosy, które pieczołowicie pielęgnowała. Bardzo dziękuję. Sylwia odwzajemniła jej uśmiech. Wiesz, w domu ubieram się na luzie i nie kładę makijażu. Wystarczy, że w butiku szefowa wymaga, żebyśmy zawsze wyglądały perfekcyjnie, tłumaczyła. W końcu jesteśmy wizytówką luksusowego sklepu. Rozumiem, bo u nas, jak sama wiesz, jest tak samo. Tylko że nasza szefowa jeszcze bardziej nas ciśnie. Proszę, siadaj. Wskazała ręką na nowoczesny narożnik. My tu gadamy, a ty stoisz. Dziękuję. Zajęła wygodne miejsce. Kawy? Herbaty? Może herbaty. To już idę zrobić. Alicja nie pierwszy raz była z wizytą u koleżanki, więc zauważyła, że w pokoju przybyło parę gustownych drobiazgów. Po kilku minutach Sylwia wróciła z dwiema filiżankami ze świeżo zaparzoną herbatą. Postawiła je na szklanym stoliku. Proszę, dziękuję. Jeszcze ciasteczka. Przyniosła z kuchni talerz kruchych ciastek. Postawiła na stoliku, następnie usiadła obok koleżanki. Ładna grafika. Alicja spojrzała na czarno-białe dzieło, które w abstrakcyjny sposób kilkoma kreskami przedstawiało kobiecy akt. Dzięki. Sylwia podążyła za jej wzrokiem. Mnie też się podoba. Dostałam ją od jednego z klientów. O, to ktoś szczególny? Tak, ale nie w takim sensie, jak myślisz. Czyli? To znany grafik i podarował mi swoją pracę w podziękowaniu za pomoc przy dobieraniu koszul i spodni. Wyjaśniła. Bardzo ładny gest. Owszem, Sylwia się zgodziła. On ma taki specyficzny, nonszalancki styl ubierania się, więc przyznam, że nie jest łatwo mu coś sensownego doradzić. Jednak ty dałaś sobie z tym radę. Rzeczywiście jest bardzo zadowolony i często do nas zagląda. W takim razie ta grafika może nie jest tylko gestem wdzięczności za to, że mu doradzasz, zasugerowała Alicja, patrząc na pewną kreskę uwypuklającą ponętne kobiece kształty. Nie, to nie to, Sylwia się zaśmiała. On jest... no wiesz, ma przyjaciela. Zresztą bardzo sympatycznego, dodała. Też mu czasem coś podsunę, kiedy przyjdzie nowa kolekcja. Mimo to kobiece wdzięki potrafi przedstawić znakomicie. Alicja wyraziła swoje zdanie. Bo to bardzo utalentowany artysta, podkreśliła koleżanka. Napiły się herbaty, a później Sylwia sięgnęła po leżący na szklanym blacie telefon. Obiecałam ci pokazać fotki Sandry. Z chęcią obejrzę. Pierwsze zdjęcie przedstawiało przepiękną blondynkę w długiej bordowej sukni, której styl przypominał niektóre kreacje Scarlett O'Hary z kultowego Przeminęło z wiatrem. Obszernie rozkloszowany dół tworzyły fałdy miękkiego materiału ozdobionego tłoczonym kwiatowym wzorem, zaś góra zmysłowo odsłaniała kształtne lśniące ramiona. Ozdobiona czarną koronkową aplikacją tworzyła ciasny gorset, który podkreślał wąską talię i pełne, jędrne piersi. Strojne bufki na przedramionach dodawały całości szyku. Sandra miała misternie upięte do góry włosy i pozowała na tle kompozycji kwiatowych w luksusowym wnętrzu, gdzie dominował biały marmur. Wow! Alicja wydała okrzyk zachwytu. Wygląda zjawiskowo. Nie da się zaprzeczyć. Sylwia się zgodziła. Sandra zawsze oszałamiała urodą. Gdzie ona tam chodzi w takich sukniach? Może na jakieś przyjęcia? Koleżanka wysnuła przypuszczenie. Albo bierze udział w kampaniach reklamowych ekskluzywnych salonów mody. Pracuje tam jako modelka? No, jako modelka albo hostessa. Wiesz, jak u nas kojarzą się modelki z Dubaju. Nie, ona nie zajmuje się prostytucją. Sylwia odpowiedziała wprost. Ma tyle zleceń, że nie musi się do tego uciekać, żeby się utrzymać. Z taką prezencją nie dziwię się. Popatrz na to. Sylwia pokazała następną fotkę. Sandra była w skąpym, różowym bikini z charakterystycznym logo firmy Chanel, dwiema splatającymi się literami C oraz w okularach przeciwsłonecznych tego samego koloru z najmodniejszymi w obecnym sezonie dużymi kwadratowymi szkłami i ze złotym napisem Christian Dior Paris na oprawkach. Prężyła swoje szczupłe, pociągające ciało na brzegu basenu pod rozłożystą, zieloną palmą. Znakomicie wygląda, pochwaliła Alicja. I tak jest na każdym zdjęciu. Sylwia przesunęła palcem po ekranie telefonu. A to na plaży. Kobieta stała na brzegu morza, a wiatr rozwiewał jej białą sukienkę w duże, różnokolorowe kwiaty. Miała głowę przyozdobioną kapeluszem z ciekawym, pofalowanym rondem. W oddali jakby pływał na wodach Zatoki Perskiej, unosił się charakterystyczny budynek w kształcie żagla. Tu też ładnie wygląda. Alicja była pełna uznania, a w tle widać Burj al-Arab, zbudowany na sztucznej wyspie. Wiesz, że doba w nim, w najdroższym dwupiętrowym apartamencie, kosztuje $30 000? Słyszałam tylko, że jest to jeden z najdroższych hoteli świata, w którym ceny zaczynają się od 1500 za jedną noc. Bo są tam kabiny prysznicowe wyłożone 20-karatowym złotem i złota winda. Nie mówiąc o wielu szczegółach dekoracyjnych, które też pokrywa ten drogocenny kruszec. Alicja mówiła z przejęciem. Do dekoracji hotelu, jedynego 7-gwiazdkowego hotelu na świecie, użyto 26 000 m2 listków 20-karatowego złota oraz prawie 80 000 m2 najwyższej jakości marmurów. Skąd znasz takie szczegóły? Sylwia zapytała zdziwiona. Tak mnie zaintrygowałaś wczoraj tym Dubajem, że trochę o nim dzisiaj rano poczytałam. Aha, spójrz teraz na Sandrę w ogrodzie kwiatowym. Sylwia pokazała następne zdjęcie koleżanki stojącej w alejce, którą wyznaczały niskie żywopłoty, obsypane białymi, różowymi i fioletowymi kwiatkami. Z lewej strony górowała olbrzymia głowa konia, w jaką ukształtowano naturalną, zieloną roślinność. postawione uszy, idealnie uformowane czoło, skronie i oczy oraz duże nozdrza i szerokie chrapy sprawiały, że koń wyglądał jak żywy. Podobna druga głowa znajdowała się po przeciwnej stronie alejki, ale tym razem uniesiona była do góry i z uchylonego pyska wyzierał rząd białych zębów, jakby koń rżał z niezmiernej radości. Naprawdę, w tym mieście potrafią tworzyć cuda, Alicja stwierdziła, zafascynowana niecodziennymi widokami. Całkowicie się z tobą zgadzam, Sylwia z przekonaniem poparła koleżankę. Obejrzały resztę zdjęć Sandry, niezmiennie zachwycając się zarówno jej wyjątkową urodą, jak i zdumiewającymi widokami. Spektakularnym Dubajem można się było zachłysnąć, nawet tylko na zdjęciach. Teraz poszukajmy jakiegoś apartamentu nad morzem na nasz wypad, zaproponowała Sylwia po pokazaniu ostatniej fotki. Za $30 000 za noc? Alicja zażartowała. Jak dla mnie może być tylko za 1,5. Sylwia się roześmiała, wstając z narożnika. Następnie zrobiła i przyniosła 2 kawy. Wzięła też z półki laptop. To od czego zaczynamy? Otworzyła go. Sopot, Międzyzdroje, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka. Myślałam o jakiejś mniejszej miejscowości, ale możemy zobaczyć różne oferty. Alicja nie miała nic przeciwko kurortom. Być może akurat trafi się coś fajnego w rozsądnej cenie. To zacznijmy od Międzyzdroje Hotel. Sylwia napisała w wyszukiwarce i od razu pojawiło się mnóstwo propozycji. Zaczęły dokładnie analizować kolejne obiekty, z których najbardziej atrakcyjne miały pokoje z widokiem na morze i były położone blisko plaży. Tanio nie jest, Alicja zauważyła markotnym głosem. No nie, Sylwia jej przyznała. $kilkaset złotych za jedną noc? Zobaczmy inne miasta. Dobrze. Siedziały popijając kawę przed ekranem, ale nie znalazły żadnego miejsca, gdzie zdecydowanie chciałyby pojechać. Zaznaczyły tylko kilka propozycji jako ewentualne opcje do dalszego zastanowienia się. A co myślisz o Gdańsku? Byłam tam kiedyś z moim ówczesnym chłopakiem, Sylwia odpowiedziała wspominając. Akurat chłopak okazał się wtedy dla mnie niefajny. Zresztą wkrótce się rozstaliśmy, ale miasto było bardzo fajne. Sylwia kliknęła na jego nazwę. Po obejrzeniu kilku ofert zatrzymały się na hotelu o dobrym standardzie, położonym blisko plaży i centrum, którego cena ich nie przeraziła. Nie ma widoku na zatokę, zauważyła Alicja, ale nie jest za drogi. Masz rację. Zapamiętajmy go w takim razie. Już zrobione. I wobec tego przepatrzmy jakieś mniejsze miejscowości. Sylwia zaczęła szukać odpowiednich ogłoszeń, jednak oferty, chociaż były dużo tańsze, nie wydały się wystarczająco interesujące. Chyba najlepszy jest Gdańsk. Też tak uważam. Alicja zgodziła się z koleżanką. Dla pewności jeszcze raz przejrzymy wszystkie zapamiętane obiekty, zanim ostatecznie któryś wybierzemy. Tak, musimy się w końcu na coś zdecydować. Ale przedtem proponuję mocną kawę. Sylwia spojrzała na Alicję. Z chęcią się napiję. To już robię. Sylwia podniosła się z narożnika, żeby przygotować gorący napój. Raczyły się świeżo zaparzoną kawą i ponownie analizowały kolejne zapamiętane wcześniej oferty hoteli, kiedy nagle zadzwonił telefon Sylwii. A kto to w niedzielę? Spojrzała na ekran. O, to Sandra. Przyłożyła telefon do ucha. Halo? Na dźwięk głosu koleżanki jej twarz się rozjaśniła. Nie jestem sama, ale mogę gadać. Posłuchała chwilę i się zaśmiała. Nie z miłym panem, ale z miłą koleżanką, powiedziała zapewne, odpowiadając na pytanie, z kim jest. Pozwoliłam sobie pokazać jej twoje zdjęcia i była zachwycona. Pozdrów ją ode mnie, wtrąciła Alicja. Pozdrawia cię, Sylwia przekazała jej słowa. Po chwili zwróciła się do Alicji. Ona ciebie też. Upłynął moment, zanim powiedziała. Sandra pyta, czy możemy razem porozmawiać przez komunikator internetowy. Jasne, że tak. Alicja zgodziła się ochoczo. Możemy więc się połączymy przez komputer. Będzie łatwiej, poprosiła koleżankę. Sandra na to przystała. Sylwia odłożyła telefon i czekała na sygnał łączenia. Po chwili się odezwał i Sylwia odebrała. Na ekranie laptopa pojawiła się Sandra w prostym, błękitnym topie na ramionczkach. Ona nawet bez makijażu wyglądała bardzo dobrze, pomyślała Alicja. I sprawia wrażenie sympatycznej. Cześć! Sandra przywitała się z miłym uśmiechem. Cześć, to jest właśnie Alicja. Sylwia przedstawiła koleżankę. Dzień dobry. Alicja pomachała przyjaźnie. Miło mi cię poznać. Mnie ciebie też. Widziałam twoje zdjęcia, są fantastyczne. Dziękuję. Dubaj też mi się podobał. Tak, to niesamowite miasto, przyznała Sandra. Jak ci się w nim mieszka? Alicja zapytała z ciekawością. Świetnie. Na twarzy Sandry znowu pojawił się szeroki uśmiech. Jaka jest u ciebie dzisiaj temperatura? Sylwia chciała wiedzieć. Ponad 30 stopni. Ho, gorąco, Alicja stwierdziła. Nie odczuwa się tak bardzo upałów, bo wszędzie jest klimatyzacja, wyjaśniła Sandra. W zasadzie najczęściej przemieszczasz się z klimatyzowanego samochodu do klimatyzowanego pomieszczenia, więc nie ma problemu. To na zewnątrz mało się wychodzi? Alicja dopytywała zaciekawiona. Jeśli już, to na basen lub na plażę, więc wtedy zawsze można się odświeżyć w wodzie. My też się wybieramy nad morze, na długi weekend, Sylwia wtrąciła. A gdzie? Jeszcze ostatecznie nie zdecydowałyśmy, właśnie przeglądamy różne oferty. Jest mnóstwo obiektów, ale do tej pory żaden nie był dla nas na tyle dobry, żebyśmy go od razu wybrały. Alicja zaczęła tłumaczyć. Marzył nam się apartament z widokiem na morze, ale niestety takie lokalizacje są za drogie, wyznała szczerze. To zapraszam do mnie, Sandra zaproponowała entuzjastycznie. Koleżanki były tak zaskoczone, że nie mogły wydobyć z siebie ani jednego słowa. Czemu nic nie mówicie? Sandra zaśmiała się głośno. Alicja zauważyła, że jej śmiech był bardzo seksowny. Myślicie, że żartuję? Nie, nie żartuję. Gwarantuję wam piękny widok na morze. Zresztą same zobaczycie. Wstała, wzięła laptop i skierowała ekran na duże okno w taki sposób, żeby było dobrze widać rozciągający się za nim pejzaż. O, jak wam się podoba? Zachwycający. Alicja z przyjemnością patrzyła na roziskrzone słońcem niebieskie, spokojne wody. Jeżeli na co dzień masz taki widok, to naprawdę zazdroszczę. Sylwia też była pod dużym wrażeniem. Oczywiście tak życzliwie, dodała szybko. Więc zamiast jechać nad polskie morze, przylećcie do mnie. Sandra ponowiła zaproszenie, wracając na miejsce. Też będziecie mieć taki widok przez jakiś czas. Bardzo dziękujemy, ale obawiam się, że ta podróż jest dla nas za droga. Sylwia odpowiedziała z nutką smutku. Z tego, co słyszałam od znajomych, wyjazd nad polskie morze kosztuje krocie. A tutaj tak naprawdę głównym wydatkiem będzie dla was tylko bilet lotniczy, przekonywała Sandra. Za mieszkanie nic nie zapłacicie, bo będziecie u mnie. A jedzenie? Można kupić produkty w supermarkecie albo zjeść coś taniej na mieście. W końcu mieszkam tu tyle czasu i uwierzcie mi, nie jestem jakoś specjalnie rozrzutna. Mimo wszystko nie sądzę, żeby było nas na to stać. Sylwia nadal uważała, że olśniewający Dubaj jest dla nich za drogi. W każdym razie przemyślcie. Przepraszam, muszę kończyć, bo zaraz wychodzę. Miło cię było poznać, Alicjo. Ciebie też. Jeśli byście się zdecydowały, dajcie znać. Pa, pa! Pomachała do nich wesoło na pożegnanie. Do widzenia, odpowiedziała Alicja. Do usłyszenia, pożegnała się Sylwia. Po rozłączeniu się koleżanki milczały przez dłuższą chwilę. I co o tym wszystkim sądzisz? Alicja odezwała się pierwsza. Gdybym tylko mogła sobie pozwolić finansowo, na pewno bym poleciała. Sandra nieraz opowiadała jej o swoim interesującym życiu w Dubaju. A nie uważasz, że to jest jakieś takie dziwne? W jakim sensie? No, że tak od razu nas zaprosiła. No, w sumie dopiero co mnie poznała. Alicja podzieliła się wątpliwościami. Mnie zna już dobrych parę lat. Mówiłam ci, że razem pracowałyśmy, ale mnie w ogóle nie zna. Myślę, że ponieważ dowiedziała się o naszym wspólnym wyjeździe, zakłada, że jesteś fajną osobą, skoro chce z tobą spędzić parę wolnych dni. Tak mogło być. Alicja zgodziła się z tym wyjaśnieniem. Poza tym zauważyłam, że Sandra od czasu, gdy zamieszkała w Dubaju, jest jakaś taka bardziej swobodna i wyluzowana. Ona tam poznaje mnóstwo ludzi z różnych stron świata, więc zaczęła bardziej otwarcie patrzeć na wszystko. Sylwia ciągnęła. Z pewnością przebywanie w takim miejscu może wiele nauczyć i wewnętrznie wzbogacić człowieka. Mówiła też kiedyś, że tęskni za Polską i zawsze chętnie rozmawia ze starymi znajomymi z kraju. Nostalgia za ojczyzną? Pewnie tak. Więc może chce po prostu spędzić miło czas w gronie koleżanek z Polski. Albo, przerwała Alicja, jakby bała się wypowiedzieć na głos nieoczekiwaną myśl. Co? Nie wiem, tak mi się nasunęło. Alicja miała poważną minę. Co dokładnie? No wiesz, handel ludźmi i zmuszanie do prostytucji. Alicja wyraziła swój największy strach. Ostatnio było o tym głośno. Boisz się, że Sandra sprzeda cię do arabskiego burdelu? Sylwia zaśmiała się serdecznie. Nie no, proszę cię. To nie jest sutenerka ani handlarka ludźmi. Zauważ, że zaoferowała nam tylko nocleg, a nie pokrycie wszystkich kosztów, żeby nas bardziej skusić. Też prawda. Od kiedy wyjechała i tam została, mamy stały kontakt i nigdy nie zauważyłam nic podejrzanego. Przepraszam, to twoja dobra koleżanka, nie powinnam tak mówić. Alicji zrobiło się głupio. Nie ma sprawy, zwierzyłaś się tylko ze swoich obaw, Sylwia stwierdziła ze zrozumieniem. Uwierz mi, że gdybym tylko mogła, na pewno bym tam poleciała. Przed oczami Alicji stanęły obrazy strzelistych, lśniących wysokościowców o unikatowych kształtach i błękitne fale Zatoki Perskiej. W takim razie sprawdźmy chociaż, ile kosztują bilety do Dubaju, zaproponowała. A co nam szkodzi? Sylwia się uśmiechnęła. Zaczęła wyszukiwać w internecie połączenia lotnicze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak sama widzisz, cena zależy od linii i daty wylotu, ale tak od 2 do 3 tysięcy złotych, Sylwia powiedziała po paru minutach. Jeszcze nie jest tak źle. Myślałam, że będą droższe. Ja też. I co robimy? Alicja spojrzała na koleżankę. A ty byś poleciała? Musiałabym się dobrze zastanowić i przeliczyć, bo tam przecież też musimy być przygotowane na jakieś wydatki. No ale to jednak Dubaj. Ekscytujące miasto. Zobaczyć je na własne oczy? Sylwia się rozmarzyła. Taka okazja może nam się drugi raz nie trafić. Alicja przypomniała sobie swój sen z ostatniej nocy. I to nieziemskie uczucie szczęśliwości, które ją ogarnęło i trwało nawet po przebudzeniu. Umówmy się, że obie przemyślimy temat, a później zobaczymy, co dalej. Dobrze. Uważam, że warto wziąć pod uwagę zaproszenie Sandry, bo kiedyś możemy żałować, że je odrzuciłyśmy bez zastanowienia. Tak, czasem najbardziej szkoda jest rzeczy, których się nie zrobiło, a nie tych, które się zrobiło. Alicja zgodziła się z koleżanką. Sandra też podjęła odważną decyzję, zostawiając tu całe swoje życie i zaczynając tam wszystko od nowa, przypomniała Sylwia. I jak widać, wyszło to jej na dobre. Przynajmniej gdy wstaje rano, ma przepiękny widok za oknem. Może i my będziemy go miały? Sylwia powiedziała z nadzieją w głosie. Im dłużej o tym rozmawiamy, tym większą mam ochotę pojechać. Przyznam ci się, że ja też. Czyli na razie odkładamy przeglądanie ofert nad polskim morzem? Skoro mamy ewentualnie Dubaj w perspektywie... Alicja posiedziała jeszcze trochę u koleżanki, a następnie metrem wróciła do domu. Zmyła makijaż, zdjęła sukienkę i przebrała się w domowe ciuchy. Sprawdziła stan swoich oszczędności i zaczęła się poważnie zastanawiać nad podróżą do Dubaju. Z jednej strony złote miasto kusiło ją swoją niepowtarzalną cudownością, z drugiej to był dla niej dość drogi wyjazd. Jednak cały czas możliwe. Taka okazja może nam się drugi raz nie trafić. Powracające w jej głowie zdanie usłyszane od Sylwii zdawało się tłumić wszystkie wątpliwości. Jednak przez kilka następnych dni była bardzo zajęta i nie miała czasu ani siły, żeby o tym myśleć. Przyszła nowa kolekcja, więc szefowa kazała ekspedientkom przychodzić długo przed otwarciem butiku i zostawać po godzinach, żeby wszystko odpowiednio powiesić i wyeksponować. Stare rzeczy miały być przecenione i też stosownie wystawione do sprzedaży. Ponadto szefowa chciała zmienić wystrój okna wystawowego i Alicję obciążyła tym obowiązkiem. Tylko bądź kreatywna, zaznaczyła. Wystawa ma zaciekawiać i przyciągać klientów. Alicja starała się jak mogła, ale szefowa mocno ją skrytykowała. A co to ma być? Uniosła się, gdy zobaczyła efekt jej pracy. Nuda, nuda, nuda! Powtórzyła trzykrotnie, podkreślając swoje niezadowolenie. To co mam zmienić? Alicja starała się trzymać nerwy na wodzy. Jej pytanie tylko dolało oliwy do ognia. Jeżeli ja miałabym zaaranżować tę wystawę, sama bym to zrobiła, a nie prosiła ciebie! Szefowa powiedziała ostro. Alicji zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, że nie potrafiła wywiązywać się ze swoich obowiązków. Poprawię to,